Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Jak widzisz, dwie te same rękawice CarPro. Jedna się skończyła. Na YouTubie wrzucałem krótki filmik. Zaczęło wychodzić płatami. I tu widzimy, zobacz, skóra już ma dosyć w tym miejscu. Ale poza tym jest ok. Teraz tak, ta służyła mi, w sumie to ona jeszcze służy, 5 lat. 5 lat, tak. Ta kupiona u miejscowego szamana, taniej niż jest na tak niż klasycznie powiedzmy na portalach aukcyjnych. I teraz tak, na Facebooku ktoś tam się wypowiedział, nie wiem kto, ale pozdrawiam kolegę, że te nowe to już nie jest to samo. To jest chyba stare wydanie, więc prawdopodobnie mi się udało. Stara wersja, no. Myślę, że u szamana ona długo leżała, chyba że zamówił nową i nic mi nie mówił. Ale miał ją na miejscu, więc leżała u niego pewnie. Mam nadzieję, że to jest stare wydanie. Co sprawić, żeby żywotność tej rękawicy była jak najdłuższa? Właśnie, podstawa. Podstawa moim zdaniem to jest tak. Wyczesywanie, widziałeś. Moczenie w wodzie, zanim cokolwiek zacznę. Ja dopiero zaczynam myć auto. Co robimy? Wrzucamy do wody i ona ma się moczyć. Piękny Bóg, zobacz. Piękna. No, stara już swoje czuć, że jest taka... Może nie to, że mniej puszysta, jeszcze jest niewyczesana. Moczymy w wodzie. Ona ma się namoczyć i zanim cokolwiek zaczniesz robić, zostawiasz ją i wtedy ona będzie służyć. Kolejna rzecz, suszenie. Widzisz słońce? Nie wywieszamy jej na słońce. Nie suszymy ją w słońcu. Ja wieszam w garażu. Tu mam, zobacz, mnóstwo takich pierdółek. To wszystko służy do padów, do ręczników, do właśnie rękawic, żeby nie schło mi to na słońcu. Ani mikrofibry, ani rękawice. Oczywiście, mikrofibrowe wieszam, jak są grubaśne na początku, żeby troszeczkę ta woda zleciała. Ale staram się suszyć w garażu. I co robię? Słuchaj, zamaczam ją, żeby ta skórka nasiąkła. Ona ma złapać wodę. Ona ma zmięknąć, zmiękczyć się, zmięknąć. Tak, żeby... O, i zostawiam. I dopiero później ją biorę, nią i myję. I teraz tak, do mnie jedzie rękawica polskiej firmy, która ma być, ktoś na Facebooku też wrzucił firmę, żebym sprawdził, bo niczym nie odstaje od CarPro. Sprawdzę. A teraz kolejna rzecz, bo to jest taki szybki wrzut. Osoba, która jest zainteresowana, to moją starą rękawicą. Ona śmiało jeszcze trochę posłuży. Ja nie mówię, że ona jest idealna, ale żeby chciał zobaczyć, czy warto inwestować w taką rękawicę, ja ją wyczeszę, przyjedzie w tej foliówce, która leży na glebie. Ja ją wyczeszę, słuchaj. Zobacz. I ona ci jeszcze możliwe, że posłuży. Jak zacznie wychodzić ponownie płatami, bo już to, co miało wyjść, na razie wyszło, to po prostu ją wyrzuć. Ale chciałbym, żebyś sobie zobaczył, jaka jest jazda z myciem taką rękawicą. Jak jest przyjemnie. To jest w ogóle inna para kaloszy. Dobra, odwieszę sobie szczotę. Co należy zrobić? Coś wpisać, tylko jeszcze nie wiem co. Wiem co. Korea. Drukowalnymi literami. Kto pierwszy wpisuje, zgarnia tę rękawicę. Starą, podkreślam, starą, która już się wysłużyła. Ale chodzi o to, żebyś zobaczył, jak przyjemnie i się myję tą rękawicą i dlaczego ją tak uwielbiam. No dobra, słuchaj, z mojej strony wszystko. Rękawicę chowam, oczywiście, do paczuszki. I pierwsza osoba, która, mam nadzieję, że już komentarz wpisany, która zgarnie tę rękawicę, która wpisze komentarz, zgarnie tę rękawicę. Kurde, skupić się nie mogę. Słuchaj, zobacz, będę miał auto w słońcu z tego względu, że nie mam czasu. Położyłem sobie właśnie klinker, kurczę, i stwierdziłem, mam trochę czasu, to ogarnę auto przy okazji. Tutaj ten sprytny kudeczek, nie wiem, czy film już był, a może będzie. No dobra, dzięki za obejrzenie. A, i z tą polską firmą, jeżeli chodzi o tą rękawicę, też trochę się pobawię i porównam z CarPro. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!